Trenując tylko 4 razy w tygodniu, Witek pobiegł w zeszłą niedzielę maraton w 2:47:10. To jest po 3:57 na każdy kilometr. A dam sobie rękę uciąć, że trenuje, że biega na treningach wolniej niż ty i wolniej niż 99,9% biegaczy. Witek trafił do mnie około rok temu z kontuzją, z którą męczył się 1,5 roku. Ja wyciągnąłem go z tej kontuzji niecałe 2 miesiące. Cześć, ja nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania. Organizuję również obozy biegowe. Najbliższy już w Portugalii, więcej informacji tutaj w opisie, zostało tylko jedno miejsce. Wyciągam biegaczy z kontuzji, uczę ludzi biegać i w dzisiejszym filmie przedstawię Tobie plan treningowy Witka, a właściwie ostatnie 3 tygodnie jego treningów, które doprowadziły go do wyniku w maratonie 2:47:10. Witek trafił do mnie 6 lipca 2020 roku z kontuzją, z którą męczył się 1,5 roku. Wyciągnęliśmy Witka z tej kontuzji w niecałe 2 miesiące. Na początku było bardzo dużo ćwiczeń, prawie w ogóle nie było biegania, a później przekuliśmy to oczywiście w wyniki, w rekordy, w życiówki, gdzie poprawił się na każdym dystansie. Witek, zanim trenował u mnie, biegał na 5 km 18,07, na 10 km 38,09. W półmaratonie miał życiówkę godzina 28, a w maratonie 2:56:24. Witek podczas współpracy ze mną nie tyle poprawił swoje rekordy życiowe, ale zadbał o swoje zdrowie, bo wyszedł przecież z kontuzji, z którą męczył się tak długo. Ale wracając do rekordów, to na 5 km poprawił się na 17,36. 10 km 36,33. Półmaraton godzina 19,15 i finalnie maraton 2:47:10. A to wszystko trenując tylko 4 razy w tygodniu. I zaraz pewnie pojawią się, a pewnie ma lekką pracę, nie ma dzieci i tak dalej. Nie. Witek oprócz tego, że ma 2 małych dzieci, to jest ratownikiem medycznym, więc spędza nawet oczywiście, jak to wśród ratowników medycznych, w karetkach nocne zmiany. Dodatkowo jest szkoleniowcem, jest instruktorem Europejskiej Rady Resuscytacji, jeśli dobrze pamiętam. Szkoli lekarzy, więc godzin pracy ma naprawdę bardzo dużo, czy chociażby te nocki spędzone w karetce, ratując ludzkie życie. Zanim przejdziemy jednak do szczegółów planu treningowego Witka, napisz proszę w komentarzu, jak myślisz, jakim tempem biegał rozbieganie, jakim tempem biegał to BC1, OWB1, biegi tlenowe, jak zwał, tak zwał. Jakim tempem Wit biegał rozbiegania. Na początek jeszcze kilka suchych faktów. Witek trenował 4 razy w tygodniu. Tempo jego rozbiegań to 5:30 na kilometr, po tyle miał biegać. Trening jelit, trening odżywiania, czyli po prostu jedzenie żeli energetycznych i picie napojów, był przeprowadzony nie tylko na tych spokojnych, długich rozbieganiach, ale też na intensywniejszych treningach typu biegi z narastającą prędkością, czy chociażby treningi tempowe lub też treningi interwałowe typu 10-15 razy 400 metrów. To co tutaj zobaczycie, to ostatnie 2 tygodnie treningu, ale są one na wskutek tego, co zostało wykonane wcześniej, więc te treningi wynikają z wcześniejszego treningu, wcześniej przeprowadzonego procesu treningowego. W treningu nigdy celem w samym sobie nie była objętość, tylko trening był zaplanowany w zależności od tego, jak przebiegała realizacja treningu, jakie były reakcje organizmu Witka na trening i chociażby jaka była dyspozycyjność na kolejne dni. Tak planowany był trening. Nigdy celem nie było łupanie nie wiadomo jak dużo, ile kilometrów. W lipcu były tygodnie, w których Witek pokonywał około 30 km, nawet około 30 km, co było oczywiście spowodowane kosztem treningu siłowego, który jest podstawą, bazą wyjściową do znoszenia większych obciążeń treningowych pod postacią z wyższej objętości, czy chociażby intensywności treningu. Więc trening siłowy to jest podstawa, na której bazowaliśmy, żeby móc pójść dalej i przede wszystkim, żeby ten trening dobrze zrealizować, ten trening szybkościowy czy objętościowy, czy chociażby, żeby nie doszło do kontuzji. W sierpniu trening siłowy również mocno był kontynuowany, jak na przykład Witek po jednym z treningów pisał, uda aż paliły. Dodatkowo w sierpniu Witek również był na obozie biegowym w Szklarskiej Porębie, gdzie bardzo fajnie pobiegaliśmy. Niektórzy liznęli właśnie takiego treningu profesjonalistów, gdzie jedli, trenowali i tylko spali. Ale to tylko w sierpniu. Sobota, 24 września. Na treningu zaplanowane było 35 km biegu z narastającą prędkością, czyli 35 BNP.
bieg progresywny, bieg z narastającą prędkością, jak zwał, tak zwał. Celem treningu było zaczęcie w 5.30 i płynne przechodzenie do prędkości, gdzie kończyć miał w 3.40, czyli od 5.30 do 3.40 na kilometr. Wykonanie Witka było takie, że początek był za szybki, biegło po 5.22, 5.17, a na końcówce już tylko i wyłącznie zostało to 3.50, nie doszedł do 3.40. Jak sam Wit oceniał, być może i na pewno tak było, że wpływ na to wykonanie treningu miało to, że był po intensywnych 5 dniach szkoleń, gdzie dużo stresu, dużo prowadził te szkolenia instruktorskie, plus też kiepskie jedzenie. Moja uwaga, mógł tutaj Witek się skontaktować ze mną, skonsultować i moglibyśmy zmienić ten trening, przeprowadzić go może troszeczkę inaczej albo przesunąć na inny dzień. Po takim treningu niedziela była dniem wolnym, dniem poświęconym na regenerację. Poniedziałek, 27 września, to trening indywidualny. Na tym treningu celem było zregenerowanie, uzyskanie lekkości i odpoczynek. Zrealizowaliśmy oczywiście rolowanie dynamiczne, spokojne rozbieganie 3,2 km, późne ćwiczenie mobility i stabilizacja, delikatne przebieżki 8 razy 200 m w 45 sekund, na przerwie 200 m w truchcie, po wszystkim rozciąganie. I tutaj był dobry trening, po tym treningu Wita pochwaliłem, bo nie biegał tych odcinków za szybko, to miał być taki fajny, leciutki trening, pobudzający, odżywiający, regenerujący. Te 200 po 45 sekund. Po poniedziałkowym treningu wtorek był dniem wolnym. Środa, 29 września, kluczowy trening. Zadanie treningowe to miało być 3 km rozbiegania, rozgrzewka, przebieżki 2 razy 100 m i bieg tempowy 10 km po 3,50 na kilometr. W trakcie tego treningu Witek również miał zjeść żel energetyczny. Wykonanie? Witek pobiegł po 3,44, czyli 10 km wyszło w 37,25, a przecież dyszka miała wyjść w 38,20, czyli pobiegł minutę za szybko. I nie pochwaliłem Wita, że pobiegł super, świetnie, fajnie, że noga się kręci, tylko oczywiście był opierdziel, bo pobiegł zbyt mocno ten trening. Nie taki był cel treningowy tego dnia. Po takim mocniejszym treningu czwartek był dniem oczywiście wolnym. Ale czynniki losowe i oczywiście trzeba było zmienić trening, który Witek miał zrobić 1 października, czyli w piątek, zmusiał zrobić w czwartek. Było zaplanowane spokojne rozbieganie 10 km i rozciąganie. I tak też Witek zrobił. Niedziela, 3 października, 7 dni do startu w maratonie. Ostatnie podrygi, ostatni mocniejszy trening. Był zaplanowany trening tempowy, tempa do maratonu, tempa docelowego. Trening tempa około startowego, żeby nauczyć się tego tempa, przypomnieć sobie, żeby to był ostatni taki trening, w którym będziemy potem mieli pewność, będziemy mieli to czucie tempa i nie przestrzelimy się na zawodach, że nie pobiegniemy za szybko na początku. Cel treningu było tutaj wykonanie BC1 3 km, rozgrzewka, tak, dwie przebieżki i później trening tempowy 3 razy 5 km po 4 minuty na kilometr na przerwie. Przerwa to miała być 1 km w 5.10. Po wszystkim truch 2 km i rozciąganie. Wykonanie. Witek ten trening wykonał dość dobrze, nie biegał za szybko. Ewentualne jakieś tam różnice czasowe to były 2 sekundy, 3 sekundy na kilometrze. Najważniejsze, że te przerwy, które były przerwami aktywnymi w biegu, ten 1 km w 5.10, to biegał około 5.7, 5.8, więc też było to dobrze. Jak sam Witek opisywał po tym treningu, biegało się fajnie i przyjemnie. Po treningu oczywiście rozciąganie, w trakcie treningu Witek zjadł 2 żele. No i oczywiście poniedziałek był dniem wolnym. Wtorek to już oczywiście delikatny trening, 10 km rozbiegania, rolowanie i rozciąganie. I tak też Witek wykonał te 10 km spokojnie. Czwartek, już kilka dni do startu, spokojne rozbieganie 6 km, rozgrzewka i 6 przebieżek 100 metrowych, tak dla rozluźnienia nóg, nabrania świeżości, pewności i przede wszystkim zregenerowania się, po wszystkim oczywiście rozciąganie. Sobota, dzień przed startem, spokojne 3 km rozbiegania i rozciąganie po to, żeby rozluźnić nogi po tej podróży, która była dzień wcześniej do Monachium. Jak widzicie, objętość, intensywność w ostatnim tygodniu przed startem znacząco spadła. Też w piątek czy w czwartek, jeśli dobrze pamiętam, rozmawialiśmy o taktyce biegu. Zaproponowałem Witkowi, żeby biegł właśnie na 2,49 taktyką negative split. A jak pobiegł? Zobaczcie sami.
Przed startem oczywiście Witek wykonał 3 km rozbiegania, rozgrzewkę, parę przebieżek i już sam start. Finalnie uzyskał 2:47:10. Pobiegł fajnym negatyw splitem, czyli zaczął wolniej, skończył szybciej. Pobiegł, nie czuł jakiegoś mega zmęczenia. Oczywiście najważniejsze było to, że nie było ściany na maratonie, co fajnie pokazują międzyczasy i to, jak przesuwał się do przodu, co jest plagą wśród 99% biegaczy, gdzie pojawia właśnie się ta ściana. To wynika oczywiście z błędów treningowych, czy chociażby braku treningu siłowego. Uwaga, bardzo ważna uwaga. Każdy trening wynikał z poprzedniego treningu, czy chociażby z poprzedniego cyklu, który został przeprowadzony. Przed każdym treningiem było wykonywane rolowanie dynamiczne, a po treningu oczywiście rolowanie i rozciąganie. Przy treningach tempowych, czy treningach typu 400, 1000, trening powtórzeniowy, treningi na intensywności, po treningu był oczywiście wykonywany truch, to rozciąganie i rolowanie. Na koniec polecam Tobie film o tym, w którym mówię, jak obliczyć tempo na maraton, półmaraton lub 10 km, albo film, który musisz wiedzieć, bo mówię tam o rzeczach, o których nie powie Ci żaden trener ani żaden doradca w sklepie biegowym. Z Tobą był Paweł Matner, fizjoterapeuta i trener biegania. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć!